Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę od Marcina. Marcin jest bardzo aktywnym widzem na moim kanale, dlatego postanowiłem pokazać Wam przesyłkę od niego. Nie ukrywam, że nie otwierałem jej wcześniej, więc na pewno to, co mi przesłał, będzie dla mnie niespodzianką. Zobaczymy, co to jest, co Marcin miał niepotrzebnego, co nam przesłał. Poprzednio robiłem unboxing Just Kit It, gdzie dostaliśmy w promocji trzech zawodników Mario Balotelli i dostaliśmy Błaszczykowskiego. Błaszczykowski dzisiaj no niestety nie błyszczał w meczu z Irlandią, natomiast no myślę, że będzie fajnym wpływem u nas. Chyba już wszystko, zobaczmy, co tam Marcin nam przysłał. Jak zwykle jest na bogato, jak ja to mówię. Zobaczmy tutaj Messiego. Mamy plakat Messiego. Z drugiej strony nikt inny, tylko też on. Fajne ma adidaski, nie? Zobaczmy, co jest dalej. Mamy tutaj kartę Fernando Torresa. Mieliśmy też luźne karty. Oprócz tego część kart jest popakowanych w folię, w inne papiery. Jest też list. Zobaczmy, co jest luzem. Luzem mamy kartę Euro. Mamy Luisa z Champions. Piatowa. Tak to wygląda. Jest list. To tak jak na przyspieszonych obrotach. Sorry za moją głupawkę, ale po tym jak wywaliłem troszeczkę filmów, no jestem trochę taki zakręcony. Cześć, piszę do Ciebie, ja Marcin. Bardzo lubię oglądać Twoje filmiki, je podziwiam. Wysyłam Ci trochę moich kart, niektóre z nich to nie moje powtórki, ale specjalnie dam je Tobie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Myślę, że Ci się przydadzą do ułożenia mega wieży. Wiecie co, z tą mega wieżą to jest tak, że zastanawiam się, gdzie ją odpalić, z tego względu, że będzie tak wysoka, że w normalnym mieszkaniu, w większym mieszkaniu i w jakimś budynku się nie zmieści. Jak to zrobić tak, żeby ona się nie przewróciła? Macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach pod tym filmem. Nie chcę od Ciebie wymagać, ale bardzo potrzebuję saszetek Match Attack z 2012-13. Marcinie, wyobraź sobie, że akurat te saszetki mam i to w dużej ilości, są mi niepotrzebne, także możemy coś Ci przesłać. Jakbyś mógł, to wyślij mi trochę saszetek. Będę wdzięczny, nawet bardzo wdzięczny. Zaczynam zbierać Match Attacks 2012-2013. Widzisz, Marcinie, gdybyś to mi napisał i powiedział, czego Ci brakuje, to wolałbym Ci wysłać karty, a nie saszetki. Z tego względu, że w saszetkach nic nie znajdziesz, chyba że chcesz robić unboxing. Natomiast kart mam tyle, że więc na pewno sprostałbym Twoim potrzebom. Oto Marcin, to znaczy oto mój adres. Mam adres, dobra. Zobaczmy, co dostaliśmy od Marcina. Wszystko tak fajnie popakowane. Mamy tak, zestaw kart. Ach. Fajne karty, ma już kilka talii tych kart. Będzie świetnie, można grać w pokera. Oczywiście asiorem jest Messi. Asiorem jest Rooney, asiorem jest Torres i nie kto inny jak boski Cristiano Ronaldo. Królem jest Fabregas, Lampard, Kaka i Villa. Villa, który niedawno był pokazany u mnie w kartach Hiszpanów. Niedługo odpalę, albo już odpaliłem, nie wiem kiedy ten film wejdzie, odpalę drugi filmik, w którym będzie pokazany Iker Casillas. Bramkarz Czech, Valdes, Neuer i też Casillas. Mamy tutaj dziesiąteczki.
Mamy damy. Robin Damo. Mamy te Weza. I Walety. Patrzcie, jest cały komplet. Można grać. Dobra, zobaczmy coś jeszcze. Najlepsze odłożę na... Chciałem powiedzieć, najlepsze odłożę na koniec, a on napisał do mnie, najlepsze zostaw na koniec. No dobra. Mamy Euro 2012, moją ulubioną edycję. Szarpiemy, skombinujemy, otwieramy. I mamy tak, Iniesta, który będzie tematem kolejnego naszego filmu o Hiszpanach. Mamy kilka innych kart. Ta chyba jest po przejściach. Mamy Ramosa w długich włosach. Świetne karteczki, bardzo mi wspominam je w ogóle od tego czasu tak naprawdę i na poważnie zabrałem się za zbieranie kart, także teraz mamy Champion 2012-13 i tutaj zaczynamy od update, czyli mamy logo Herb Celticu. To jest chyba tylko wersja update. Tak, zdecydowanie. Nie, myliłem się. Nie, to jest taka mieszanka wybuchowa. Teraz weźmiemy, otworzymy różne. W różnych mamy też kontynuację update z zeszłego roku. O, mamy też drogę do Brazylii. Kiedyś pokażę Wam ten zestaw z tego względu, że nie zbierałem go, a chcąc nie chcąc od niechcenia zebrałem prawie cały komplet. My Fansa z 11 na 12 i na koniec mam Lewego i całą drużynę jego. Panie Lewandowski, kiedy zaczniesz strzelać gole dla Polski? Teraz zobaczmy T-Mobile, obecna edycja 13 na 14. Nie myliłem się, na początek słynna karta z limitowanej edycji. Tych kart jest wszędzie pełno. No, mam nadzieję, że za 2-3 lata ta karta nabierze dużo, dużo wartości. Mamy gwiazdę. Ten człowiek występuje też na wyższej karcie. Mamy Zieńczuka, Dancha, Nowaka, Frączczaka, wschodząca gwiazda. No kto by pomyślał? Augusto, Broża, Broż czy Broś, kreseczka, kropeczka i Kucharczyka. Teraz zobaczmy Champions League 2013-2014. Zobaczcie, jakie fajne naręcze. Zaczynamy od karty Star Player, to jest Diego Costa. Świetny zawodnik. Mamy tutaj też Zubera na Rising Starze. Coś nam się skleiło. A tutaj już lecimy z bazówkami. Jest ich dosyć dużo. Fajne, solidne karty. Zobaczcie. Myślę, że... Czekajcie, przesunę sobie lampkę. O tak, jest dużo lepiej. Myślę, że powoli nadchodzi czas, żebym pokazał Wam mój album roboczy, gdzie mam te karty. Mam już około 1500, no może 2000 kart bazowych. Kaka na powtórce. Myślę, że powinniśmy przeanalizować to, co dotychczas udało nam się otworzyć i znaleźć, zwłaszcza dlatego, że no trochę filmów nam wypadło, filmów, które były bardzo wartościowe, pokazywały początki tej kolekcji. Zobaczcie, podstawowe karty, a fajni zawodnicy, chociażby Pirlo, który nosi się z zamiarem opuszczenia Juventusu po tylu latach. Pirlo, Andrzeju, nie rób mi tego. Zobaczcie, Schmelzer chociażby, Silva, też na zwykłej karcie się porobiło. De Jong na koniec. Trochę nam uciekł do góry. Sorry, nie patrzyłem.
Tu patrzyłem, tu, dlatego może taka mała zadymka. Najlepsze zostaw na koniec. No zobaczymy, co nas tutaj czeka. Czekajcie, spróbuję to czymś tam otworzyć dodatkowo, żeby szybciej nam poszło. Marcinie, jesteś wielki. Marcinie, ja kojarzę ciebie jako youtubera z imienia i nazwiska, ale nie wiem, nie upoważniłeś mnie do tego, żebym je podał, dlatego no mówię tylko, że to jest przesyłka od Marcina. Wow, karty dużo lepiej zabezpieczone. Mamy tutaj 2 złote. 2 złote kolekcjonerskie. Nie ukrywam, zbieram takie monety. To jest moneta akurat z piłkarzami, dokładnie z Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Korei i Japonii. Pamiętam ten blamasz Polaków. Zobaczmy, co jest dalej. Mamy naklejkę T-Mobile. To jest Michał Kucharczyk z Legii Warszawa. Mamy karty, tutaj mamy Messiego, mamy Fabregasa, Wije i Hernandeza. Lewandowski, Piszczek. Tutaj mam naklejeczkę z Euro, to jest Sagna. Getze, Błaszczykowski, Snyder. A tu mamy połówkę karty. Bardzo wartościowej karty. Michale, napisz do mnie, skąd to masz. Jestem bardzo ciekawy. Czy masz tego resztę? Nie wiem, ale bardzo mnie zaskoczyłeś. Tevez, wielki zawodnik. Mamy tutaj Fansa Hernandeza. Tutaj mamy kartę do mojego konkursu. Zbieram karty, w których... To znaczy wasze karty z waszymi... To znaczy karty, które robicie. Przepraszam, zawiesiłem się. Karty, które robicie. To jest kolejna karta do mojej kolekcji. Kiedy zrobię konkurs, będziecie musieli wybrać najlepszą kartę. Tutaj mamy Neymara, legendę. Myślę, że no na legendę jeszcze Neymar musi troszeczkę popracować. Niemniej jednak, Marcinie, wielki, super, mega pomysł. Dzięki wielkie. No i zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj mamy nikogo innego jak Topmastera Messiego z edycji 2011-2012. Marcinie, dzięki za przesyłki. Jesteś wielki. To rozłożyło mnie na łopatki. Wiem, co to jest. Drugą połówkę pewno ma... Nie wiem kto. Ale chętnie bym się z nim spotkał, złożył je do kupy. Dziękuję jeszcze raz za przesyłkę. Na pewno prześlę ci saszetki Match Attacks plus jakiś mały gadżecik. Jeżeli oglądasz filmy moich widzów, to na pewno wiesz, co przesyłam. Spodziewaj się tego samego lub podobnych rzeczy. A ja was zapraszam na jutrzejszy unboxing mega zestawu startowego T-Mobile Ekstraklasa, na przesyłkę od Oliwiera, na otwarcie kolejnych gazet Just Get It. No i jeszcze ponawiam pytanie. Czy chcecie, żebyśmy zaczęli omawiać buty piłkarskie? Wiem, że wielu z was gra w piłkę nożną. Tutaj macie świetne buty zrobione na hale. Buty, które nie rysują parkietu. Buty ze świetną fajką. Wiecie, kto je sygnuje, kto je poleca. Jeżeli chcecie porozmawiać ze mną o butach, chcecie pooglądać filmy, gdzie będą ich prezentacje, napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam was, dziękuję za oglądanie mojego filmu. Szalony kolekcjoner, cześć.